Krótko i na temat. Szanowni Państwo, chciałam Państwu przypomnieć, że wkrótce rozpocznie się rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Jasło. Jeżeli chcecie Państwo, aby Wasze dziecko chodziło do szkoły obwodowej, to nie musicie Państwo podejmować wyzwania naboru elektronicznego. Wystarczy zgłosić swoją deklarację do tejże szkoły. W przypadku jednak, jeżeli chcecie Państwo, aby Wasze dziecko chodziło do szkoły innej niż obwodowa, przypominam Państwu, że będzie trwał nabór elektroniczny. A więc zachęcam Państwa, abyście Państwo poszukali linku na stronie szkoły lub też oczywiście na stronie naszego miasta, weszli w ten link i wypełnili elektroniczną deklarację. W przypadku, jeżeli podsiadacie Państwo podpis elektroniczny ePUAP, nie musicie Państwo już drukować kart i zanosić je do wybranej placówki. Jednakże, jeżeli nie posiadacie Państwo takiego podpisu, będę prosiła Państwa o wydrukowanie tej deklaracji i dostarczenie do wybranej placówki. Przypominam również, że możecie Państwo wybrać maksymalnie 3 szkoły, do której w kolejności, w której chcecie Państwo zapisać swoje dziecko, i taka deklaracja również może zostać dostarczona do szkoły. A terminy, w jakich musicie Państwo dokonać wszystkich tych czynności, to od 1 do 24 marca. Oczywiście zachęcam Państwa również do zapoznania się z ofertą poszczególnych szkół na ich stronach internetowych. 28 kwietnia dowiecie się Państwo, do której z wybranych przez Państwa placówek zostanie przyjęte dziecko. Krótko i na temat.